Jezus ukazał się jedenastu, gdy byli za stołem, i wyrzucał im brak wiary i zatwardziałość serca, bo nie wierzyli tym, którzy widzieli Go z martwych zmartwychwstałego. I powiedział do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, ten się potępi. Tym, którzy uwierzą, takie znaki będą towarzyszyć. W moje imię będą wyrzucać demony, będą mówić nowymi językami, węże będą brać do rąk i choćby wypili coś zatrutego, nie zaszkodzi im. Będą na chorych kłaść ręce, a ci zostaną uzdrowieni. A gdy pan Jezus to do nich powiedział, został wzięty do nieba i zasiadł po prawej stronie Boga. Oni zaś rozeszli się i głosili Ewangelię wszędzie, a pan współdziałał z nimi. I potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. Gdy byłem małym, kilkuletnim chłopcem, często bawiliśmy się w piwnicach spółdzielczego bloku, w którym mieszkaliśmy. Panował tam mrok i zaduch, a małe okienka wpuszczały niewiele światła. Bywało, że zdenerwowany krzykami dzieci, sąsiad zamykał na klucz drzwi piwnicy i uwięzieni szukając wyjścia. Zmuszeni byliśmy przeciskać się przez te małe okienka. Choć były ciasne jak ucho igielne, to jednak gdy tylko głowa zmieściła się w otworze, reszta ciała mogła się już łatwo przecisnąć. Paweł mówi o Jezusie, że jest głową całego ciała Kościoła czyli nas wszystkich, którzy się przeciskamy przez ciasny otwór do nieba tuż za Chrystusem. Życie przebiega w mrocznej piwnicy świata, ale na szczęście. Jest ten, który wyszedł na światło nieba przez okno w niebo wstąpienia. W nim jest nadzieja naszej przyszłości, pełnej nieopisanego bogactwa chwały. Wezwanie do głoszenia Ewangelii to ostatecznie nakaz wydobywania z mrocznych labiryntów naszych zabłąkanych losów ogłoszenie, iż jest okno, które jest wyjściem w inny świat. W niebo wstąpienie syna cieśli z Nazaretu. Było jak zdradzenie nam wyjścia z sytuacji bez wyjścia, jak przeciśnięcie się głowy, która pociąga za sobą drżące ze strachu ciało, jak znalezienie klucza do zamkniętych na siedem grzechów bram oddzielających nas od królestwa światłości, jak pojawienie się strażaka w oknie płonącego domu na siódmym piętrze, który wspiął się po drabinie, aby uratować przelękłe dziecko. Przecież tak jak został wzięty do nieba, tak samo przyjdzie do nas, według tego, co oświadczyli aniołowie uczniom. Za pierwszym razem, gdy przyszedł, został osądzony przez ludzi. Gdy przyjdzie drugi raz, on będzie sądził ludzkość. Zanim jednak nastąpi nasze w niebo wstąpienie, istnieje wstąpienie Chrystusa do naszej duszy. Bo przecież zanim spełnią się słowa kołaczcie, a otworzą wam, Pragnijmy wpierw usłyszeć inne słowa. Oto stoję u drzwi i kołacze. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do Niego i będę z Nim wieczerzał, a On ze mną. Niebem jest dla Chrystusa dusza ludzka. Chrystus jest niebem dla duszy człowieka. W pieśni nad pieśniami, oblubieniec, czyli Chrystus, zagląda przez okno rozmodlonych oczu oblubienicy do wnętrza jej duszy. Ona zaś sama jest jak gołąbka ukryta w jego ranach, jakby w szczelinach skalnych. Przenikanie duszy i Boga jest stałym motywem w tekstach mistyków, podpowiadającym nam, że pewnego rodzaju w niebo wstąpienie i w duszę wstąpienie dokonuje się już podczas kontemplacji. W pismach świętej Mechtyldy przybiera ono szczytową formę wymiany oczu kochającego Boga i mistyczki. Mieć kolor oczu Jezusa i widzieć, że Jezus ma moje oczy. To wzruszające poznanie. Pomyśl tylko, że jakimś rodzajem przeżycia nieba jest już wpatrywanie się w oczy Jezusa, choćby na wschodniej ikonie. Kiedy wpatrujesz się w jego źrenice, dostrzegasz, że Bóg patrzy na Ciebie. W Twoim wnętrzu widzi swoje niebo, jeśli tylko pozwolisz mu tam zamieszkać w nieskończoność. Osobom, które wsparły kanał, wysyłam dodatkowy komentarz w formie pliku MP3 oraz niepublicznego filmu, który mogą oglądać oraz udostępniać wszystkie osoby, które mają do niego link.